kochane. Wracam. Już się spieszę, już się cieszę, ponieważ w weekend będzie kurs Bądź Boginią. Jest to mój ukochany kurs, który przygotowałem parę lat temu. Jest to odpowiedź, moja odpowiedź, ponieważ kocham was wszystkie cudowne, wspaniałe, niezwykłe kobiety. I to jest odpowiedź na Bad Boya. Bad Boy to jest taki kurs, który jest prowadzony dla facetów, po to, żeby ten facet dopadł kobiety, rozkochał sobie, wciągnął do łóżka, skorzystał z jej cudowności, a potem się z nią rozstał i jeszcze na dodatek, że ona przy tym bardzo nie płakała. No, on się rozstaje. I następną. I to jest właśnie kurs Bad Boy. Natomiast postanowiłem zrobić część odwrotną do Bad Boya, czyli Bądź Boginią, czyli możesz ty zdecydować, jak poznajesz faceta, co z nim zrobić. Czy go chcesz usidlić na stałe, czy na krótko, bo możesz to samo zrobić z facetem, albo tego faceta rozkochać sobie, okręcić dookoła małego paluszka, a potem skrzywdzić lub uszczęśliwić. I uważam, że to równouprawnienie, nie tylko równouprawnienie, ale powinna istnieć równowaga. Kobiety powinny mieć też szansę wiedzieć, co zrobić, jak to wykonać, żeby tego faceta rozkochać w sobie i potem ewentualnie stworzyć z nim związek, jeżeli on się do tego związku nadal nadaje. Natomiast kurs Cudowny Związek jest to kurs dla dwojga osób, którzy się zakochali w sobie, w jakiś sposób wszystko jedno. Może być, że ona była właśnie po kursie Bądź Boginią i go rozkochała w sobie, a potem zdecydowała się, że no skoro on jest taki cudowny, to ja się w nim też zakocham. I teraz chciałbym stworzyć związek na lata, związek, gdzie będę latami szczęśliwa, a on przy okazji też mu pozwolę na to. I dlatego, drogie panie, informuję, każda z was może tego faceta rozkochać w sobie i to się robi inaczej i zupełnie inaczej się zachowuje niż w przypadku, kiedy chcesz z facetem tworzyć szczęśliwy związek i tego faceta już masz w sobie rozkochanego. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem, że wyjaśniłem, że widzicie teraz różnicę. To jest taka różnica między handlarzem a kupującym. Handlarz chce sprzedać najdrożej, a kupujący chce najtaniej. Rozumiecie? No. Natomiast może być taka sytuacja, że handlarz wchodzi w spółkę z kupującym i przechodzą na poziom producentów. We dwójkę coś produkują i wtedy nie są ani najtaniej, ani najdrożej, a chcą dobrze. Czego wam też w przyszłości życzę. Lecę, zaraz lecę.